Też u was tak gorąco? Normalnie nie ma czym oddychać. Ale nie o tym. Znowu niespodzianka. Znowu dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Mamy tutaj taki Audi A4. Mieliśmy wymienić tylko uszczelniacze na pompowtryskach, bo auto ciężko odpalało rano. Więc no, bardzo prosta naprawa, pyk, pyk. No i ściągamy tą pokrywę zaworów, ściągamy tam resztę, prawda, rozglądamy się, co tam się dzieje. No i nagle się okazuje, że no niestety, ale rozpadła się pompa podciśnienia wakuum. Ona jest napędzana właśnie wałkiem rozrządu. Narobiło tam bigosu. Cała ta głowica od tej strony, tam gdzie jest ta pompa wakuum, no zniszczona w pień, tak? Trzeba to wszystko wywalić. Głowica była remontowana wcześniej w jakimś innym warsztacie. No wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że właśnie rozpadła się ta pompa wakuum. I miało być tak, że samochód miał być dosłownie u nas na podnośniku 3 godziny. 3 godziny. Okazało się, że jest od czwartku do dzisiaj, do wtorku. Bo dodatkowo jeszcze wyszło, że trzeba regenerować turbinę, bo jest uszkodzona. Teraz się okazuje, że ta turbina no źle była wyregulowana po... źle, czy no nie wiem. Po prostu samochód nie miał dołu tak zwanego, czyli nie wkręcał się na obroty od dołu. Trzeba było na nowo ściągać i zakładać. Także same przeboje z tym samochodem, a ja myślałem, że załatwię sprawę w 3 godziny. Dlatego to też dla was, moi drodzy, jest taka informacja, że w warsztatach naprawdę nie wiesz, na co się możesz nadziać, bo wydaje się, że idziesz do naprawy, która jest naprawdę, wiecie, 2-3 godziny roboty i sprawa zamknięta, a potem się okazuje, że auto wisi na podnośniku 4 dni. Więc no naprawdę grubo. Także jak krzyczycie na tych swoich mechaników, że to są, tak długo stoi auto i tak dalej, to jeszcze raz powtórzę, tak żeby było, żebyście mieli jasność. Naprawdę, naprawdę, bo to się będzie działo jeszcze bardziej i będzie bardziej uciążliwe. Ludzi, którzy chcą się paprać w tych smarach, jest coraz mniej. Trzeba im płacić coraz więcej. Samochodów do naprawy pojawia się dużo. Jeżdżą ludzie w Polsce z samochodami już starymi. Trzeba je utrzymywać no, w ruchu. I to zajmuje mnóstwo czasu. Dlatego jak masz termin u mechanika na miesiąc, za półtora, to się ciesz. Bo oczywiście takie, wiecie, proste naprawy, w sensie wymiana, nie wiem, radia, tak, czy tam jakieś inne pierdoły, czy nabicie klimki, to tutaj jak najbardziej szybko, raz, dwa, trzy i sprawa zamknięta. Ale jeśli chodzi o naprawę, remonty silników, jakieś takie tego typu rzeczy, to naprawdę, no dobra, tyle.